W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej witam Państwa na otwarciu wystawy Tu rodziła się Solidarność. Otwarcie wyjątkowe, ponieważ w tym miejscu tak wielkiej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej przez 20 lat jego historii nie było. Dzisiaj pokazujemy ją po raz 105, 300 plansz, ponad 600 zdjęć i dokumentów. Tytuł tej wystawy, drodzy Państwo, to Tu rodziła się Solidarność. Tu to znaczy gdzie? Tu, czyli w Stoczni Gdańskiej. Tu, czyli w Gdańsku. Ale tu także w Koninie, w Policach, w Ryjewie, w Elblągu, w Katowicach, we Wrocławiu i we wszystkich innych miastach Rzeczpospolitej. Tu, czyli w sercach dzielnych Polaków, których brak godności w czasie systemu komunistycznego obudził do działania. Ta prezentacja ogólnopolska z Janem Pawłem II na czele jest to drugie miejsce po Placu Piłsudskiego w Warszawie, tym miejscu symbolicznym, w którym papież w 79 roku, można powiedzieć, zaczynał tą swoją wielką pielgrzymkę, która doprowadziła do tych zmian w Polsce, do niepodległej Polski. Jestem bardzo szczęśliwy, że Instytut Pamięci Narodowej może pokazać, postawić i Państwo mogą zobaczyć tą wystawę, która rzeczywiście objechała już Polskę właśnie w tym miejscu na Placu Solidarności. Za liczbą blisko 10 milionów członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność kryją się nie tylko liczby, ale kryją się konkretne emocje, konkretne dramaty, meandry podejmowanych decyzji, radości i smutki, podejmowane ryzyka. Podobnie jest z tą wystawą. To 200 paneli, które były pokazane w ponad 100 miejscach w całej Polsce. I mimo, że na tych 200 panelach najlepsi historycy przygotowali ciekawe źródła, bardzo ciekawe zdjęcia, niepublikowane dotąd dokumenty, to aby poczuć emocje, trzeba uruchomić najwyższy pułap emocjonalnej wrażliwości. Trzeba zadać sobie trud, aby pomyśleć, co przeżywali ludzie w lipcu i w sierpniu roku 1980, podejmując walkę z nieludzkim systemem komunistycznym. Jestem dumny, że mogę reprezentować związek, który do tego doprowadził. Pomimo wszystkich ułomności i braków, pomimo popełnionych błędów. Dzisiaj żyjemy w demokratycznym, suwerennym, politycznie i gospodarczo państwie. Żyjemy dzięki milionom zrzeszonym w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność.